Patrząc na pracę młodych adeptów sztuk plastycznych ze szkoły podstawowej nr 25 w Lublinie, nie można się oprzeć wrażeniu, że w jakimś sensie są one malarskim przykładem poetyckiego credo zawartego w poemacie Juliusza Słowackiego Beniowski. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. A czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny, jako pieśń stepowa. Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem. Strofa winna być taktem, nie wędzidłem. Bo czym jest żywe słowo dla poety, tym jest kredka lub pędzel dla malarza, choćby początkującego. Dodać trzeba, że dla dzieci, szczególnie tych utalentowanych, nigdy nie był on i nie będzie wędzidłem. To raczej różdżka czarodziejska, z której, jak marzy Słowacki, da się wszystko wydobyć, zamglić ją tęsknotą, potem z niej łyskać błyskawicą cichą. To wydobywanie, trwające od zawsze, owocuje pracami czystymi, radosnymi, właściwie wykluczającymi poprawki. Bystre oko i pewna, choć niedoświadczona ręka wnosi coś jeszcze. Powoduje, że zwykłe kreski i plamy, przenikając w przebogate kształty, drgające i pulsujące, pokazują nam pracę prostą i zarazem oryginalną. I rzecz zadziwiająca. Wszystkie stworzone przez dzieci prace wciągają bez reszty w głąb niepowtarzalnego świata, otwierającego się niby kosmos. Widz, zauroczony kalejdoskopowo zmieniającą się jakby za każdą kolejną odsłoną scenerią, czuje się w wizjach dziecięcych niczym Alicja w Krainie Czarów. Nigdy nie wie, co go może spotkać, a to, co go spotyka, jest przeżyciem radosnym i cudownym, a przy tym wzbogaconym o mądrą refleksję. O twórczości dziecięcej pisano już wiele. Tak wiele, że niełatwo jest dodać cokolwiek nowego. I choć istota tej uniwersalnej sztuki wymyka się właściwie wszystkim definicjom, można o niej powiedzieć, że jest bardzo osobista, operująca swoistym szyfrem i mówi nam wszystko lub prawie wszystko o cechach charakteru, zaletach, słabostkach i pasjach młodego artysty. Optymistyczna, piękna i mądra sztuka dziecięca jest radością tych wszystkich, którzy się z nią stykają. Życzymy im zatem, aby tworząc następne prace, przeleciały wszystko ducha skrzydłem, pamiętając o maksymie, że to, co warte zrobienia, warte jest, aby zrobić je dobrze.